Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Za nami kolejna seria spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Ósma kolejka pojedynków i we własnej hali Mynycy i Sawkoszań mierzyły się z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Spotkanie dostarczyło sporych emocji. Pierwsza część przez 20 minut jest dominowana przez zespół Piotrkowi. Później nasza drużyna odrobiła straty, gra się wyrównała i po pierwszej połowie nasza drużyna przegrywała 17-18. W drugiej części wyrównana walka do 43 minuty. Później jednak Piotrkowia zdominowała rywalizacja, szczególnie w samej końcówce, kiedy seriami zdobywała bramki. Ostatecznie Piotrkowia pokonała naszą drużynę 36-30. Posłuchajmy, co do powiedzenia mieli przedstawiciele obu drużyn po tym spotkaniu. Wielu mówi, że jesteście, można powiedzieć, niespodzianką rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet. Notujecie szóste zwycięstwo, zaledwie dwie porażki. W Koszalinie zawsze gra się ciężko. Pierwsza połowa nie leżała, nie układała się po waszej myśli, ale druga to już koncertowa gra waszego zespołu. Wiadomo, zawsze nam się tutaj w Koszalinie ciężko grało, zawsze te mecze były bardzo zacięte. Ta rywalizacja tutaj zawsze oscylowała około 2-3 bramek. No dzisiaj udało nam się wywieźć 6 bramek, rzucić 6 bramek więcej niż zespół z Koszalina. Chociaż i tak bardzo dużo bramek dzisiaj straciliśmy, uważam, było 30 bramek straconych. No to jest jak dla mojego zespołu bardzo dużo, ale myślę, że cieszymy się ze zwycięstwa. Koszalin tutaj dzisiaj postawił nam trudne warunki. Myślę, że brawo dla Oliwii Stuligi, bardzo dobrze. Magda Drażyk, bardzo dobrze. No reszta zespołu też. No myślę, że tutaj wszystkie zawodniczki by trzeba było wyróżnić, bo każda dołożyła jakąś swoją cegiełkę do tego dzisiejszego zwycięstwa. Przed nami kolejne mecze. Myślę, że tutaj to dzisiejsze zwycięstwo na pewno nam w jakimś stopniu pomoże ustabilizować jakąś naszą dyspozycję, formę i mam nadzieję, że w następnych meczach też będziemy zdobywali kolejne punkty. Graliście bardzo szybko, tak? Pierwsze 10 minut to 10 bramek. Ta intensywność gry pana zespołu była bardzo wysoka. Czy to był właśnie ten plan meczowy na spotkanie przeciwko drużynie z Koszalina? Znaczy my generalnie gramy szybką piłę, staramy się grać szybką piłę, tak jak się gra w innych klubach europejskich. Staramy się dążyć do tego ideału. No jeszcze nam kawałek został tej drogi do tego, żeby do tego dojść, ale myślę, że z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Też ten skład jest w miarę ustabilizowany. Po tamtym sezonie zmieniliśmy kilka zawodniczek. Te, które wzięliśmy, dobrze się wkomponowały w zespół. Na pewno dzisiaj brakowało Asi Wagi, która dwa dni przed meczem odniosła uraz stawu skokowego. No już cieszy to, że zawodniczki, które dzisiaj tutaj były, każda potrafiła wejść na boisko i zostawić troszeczkę zdrowia, trochę charakteru pokazać na tym boisku i zdobyć zawsze za jakąś bramkę albo zagrać dobrą piłkę do koleżanki. Graliśmy na pewno inaczej niż w poprzednich spotkaniach, natomiast to nie wystarczyłoby pokonać rozpędzoną Piotrkowię. Wysoki wynik, teoretycznie wydaje się, że skuteczna gra w ataku, ale jednak tej skuteczności chyba jednak zabrakło. Na pewno skuteczności nam zabrakło w obronie i w powrocie do obrony. Zbyt dużo łatwych bramek straciliśmy i nie był problem ze zdobywaniem bramek. Od samego początku te bramki zdobywaliśmy, mimo że pewne rzuty przez nas nie były wykorzystane i ta skuteczność może w ataku też, jeżeli chodzi o skuteczność rzutową, nie była najwyższa, ale no upatrywałbym to mimo wszystko, no jednak 36 bramek straciliśmy, więc no to jest dużo i tutaj trzeba przede wszystkim się pochylić nad powrotem do defensywy i nad samą defensywą. No właśnie, nad czym teraz skupiać się będziemy w kolejnych tygodniach? Dwa trudne spotkania wyjazdowe. No i nie ukrywajmy, wszyscy liczymy na punkty do końca roku dla Koszalina. Wszyscy liczymy, no ale no my musimy sami w to przede wszystkim uwierzyć i pomóc sobie na boisku. No o to chodzi, żebyśmy pomagali sobie, żebyśmy pomogli bramkarkom, żebyśmy pomogli sobie nawzajem w obronie, w powrocie do obrony, czy stuprocentowymi sytuacjami wykorzystanymi w ataku, więc no, my musimy sobie sami jako zespół pomóc, każda z dziewczyn i ja musimy dorzucić trochę więcej, troszkę dodać do tego cegiełkę, żeby nie było fragmentów dobrych, a żeby wreszcie finalnie zwyciężyć i zdobyć 3 punkty. Trener powiedział, że lubicie grać szybko, a jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Czy uwielbiacie grać taki szybki handball? Tak, jeżeli mogę powiedzieć od swojej strony, to tak i wydaje mi się, że to też nam dużo dało, bo te szybkie akcje kończyły się bramkami i to nam też pozwoliło na tyle bramek odskoczyć drużynie z Koszalina i już gdzieś nie mogły później odrobić tej straty.
No ja jestem zwolenniczką takiej gry i wydaje mi się, że jeżeli widać gdzieś dziurę w obronie, to trzeba to jak najbardziej wykorzystać. No właśnie, mówimy o szybkości, a szybkość, jaką dzisiaj prezentowałaś, to no, szybkość, prędkość światła. Czy w twojej ocenie właśnie taka gra jak dzisiaj w twoim wykonaniu to jest to, na co liczysz? Tak, bardzo bym chciała, żeby to się tak utrzymało jeszcze do końca sezonu. Wiadomo, że bywają też gorsze momenty, ale tak naprawdę dzisiaj to jest zasługa całego zespołu, bo gdyby nie dobre interwencje naszej bramkarki, super akcje dziewczyn w obronie, gdyby nie podania do mnie, to bym nie rzucała tych bramek, także to zasługa całego zespołu. Przegrywamy dzisiejsze spotkanie. Co w twojej ocenie zaważyło o tym wyniku końcowym? Myślę, że skuteczność. Myślę, że skuteczność. Pozwoliłyśmy bramkarce poodbijać takie piłki, gdzie mogłyśmy dobić i ten wynik inaczej by wyglądał w drugiej połowie. No właśnie, w pierwszej połowie utrzymywałyście się dość długo, goniłyście, doprowadzałyście do remisu, natomiast w drugiej połowie Piotrkowie wam totalnie odjechało. Czy to wynika z braku sił, koncentracji, czy co w twojej ocenie oprócz tej braku skuteczności przeważyło o losach meczu? No chyba ta koncentracja. Na początku zawsze ciężko wejść po przerwie z 100% koncentracją. Potem próbowałyśmy gonić, bo goniłyśmy praktycznie cały mecz, ten wynik, no ale nie udało się dogonić. To Piotrkowie wywozi 3 punkty, a nie my. Pierwsza nagroda indywidualna po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. To cieszy chociaż troszkę? Na pewno motywuje do dalszej ciężkiej pracy i oby więcej było takich meczów, gdzie ta skuteczność pozwala na takie indywidualne nagrody. Nasza drużyna po raz kolejny przegrywa spotkanie. Zobaczmy podsumowanie minionej kolejki, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto wyniki 8 kolejki spotkań. Młyny z Zeisław Koszalin przegrywają z Piotrkowią 30-36. Zagłębie Lubin pokonało MKS Urbis Gniezno 40-24. MKS Fanflor Lublin pokonał Start Elbląg 35-19. Do rozegrania pozostały mecze KPR Gminy Kobierzyce, Eurobud JKS Jarosław, a także Ruch Chorzów Galiczanka Lwów. W tabeli prowadzi Zagłębie Lubin z dorobkiem 24 punktów, 19 ma ekipa lubelska, 18 punktów ma Piotrkowie, 15 KPR Gminy Kobierzyce, po 12 Galiczanka i Start, po 6 Eurobud JKS Jarosław i Młyny Stoisław Koszalin, 2 punkty Urbis Gniezno, bez punktu Ruch Chorzów. Kolejna seria spotkań, tym razem Młyny Stoisław Koszalin zmierzył się na wyjeździe z Eurobudem JKS Jarosław, Piotrkowia podejmie ekipę lubelską, Urbis Gniezno zmierzy się z Ruchem Chorzów, Start Elbląg podejmuje Zagłębie Lubin i Galiczanka zmierzy się z KPR-em Gminy Kobierzyce. Najciekawszym wydarzeniem 13 kolejki spotkań w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn było starcie w Kołobrzegu, gdzie miejscowa Kotwica podejmowała Żaka Koszalin. Mecze derbowe zawsze dostarczają sporych emocji i też liczyli kibice, że i tym razem tak będzie. Kotwica była faworytem tej konfrontacji, jest wyżej w tabeli i to jest jeden z kandydatów do awansu do Polskiej Ligi Koszykówki. Natomiast Żak walczy o to, żeby znaleźć się w gronie zespołów w fazie play-off, żeby mieć spokojne utrzymanie, a być może powalczyć o coś więcej. Zatem zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Pierwsza kwarta wygrana przez zespół koszaliński 20-14, ale później już dominowała Kotwica. Wyrównany stan już w drugiej kwarcie. W trzeciej zespół kołobrzeski wypracował sobie przewagę, a przy wyrównanej grze w ostatniej partii Kotwica po prostu to spotkanie wygrała. Zespół koszaliński przegrywa, ale oczywiście liczymy na kolejne dobre występy podopiecznych Rafała Knapa. Jak to będzie wyglądało? To zobaczmy najpierw podsumowanie 13 kolejki, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Wyniki 13 kolejki spotkań. Żak Koszalin przegrywa z Kotwicą Kołobrzeg 64-75. Start 2 Lublin przegrał z Polonią Warszawa 70-96. WKK Wrocław przegrywa z GKS-em Tychy 65-77. AZS AGH Kraków pokonał Turów Zgorzelec 79-75. Dziki Warszawa pokonały Śląsk 2 Wrocław 73-63. Górnik Wałbrzych pokonał Politechnikę Opolską 86-77. Enea Basket Poznań przegrywa z SKS-em Starogard Gdański 80-89. DK Pelplin pokonała Polonię Bytom 83-72. Do rozegrania pozostał mecz Hydrotrack Radom, Miasto Szkła Krosno.
Na czele tabeli GKS Tychy z drobkiem 23 punktów, tyle samo mają SKS Starogard, Hydrotrack Radom, Kotwica Kołobrzeg 22, Górnik Wałbrzych 21, Dziki Warszawa, Żak Koszalin z 20 oczkami na 7 miejscu, po 19 mają Politechnika Opolska, Enea Basket Poznań. 19 punktów ma także Śląsk 2 Wrocław, Polonia Warszawa ma 18, tyle samo WKK Wrocław, AZS AGH Kraków i Miasto Szkła Krosno. Po 16 Turów Zgorzelec, DK Pelplin, 15 punktów Polonia Bytom i 14 Start 2 Lublin. W 14 kolejce spotkań Żak Koszalin zmierzy się we własnej hali z Politechniką Opolską. To spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 15. Polonia Warszawa zmierzy się z Górnikiem Wałbrzych, DK Pelplin podejmuje Enea Basket Poznań, Śląsk 2 Wrocław zmierzy się z Hydrotrackiem Radom, Start 2 Lublin podejmuje Turów Zgorzelec, Kotwica Kołobrzeg zmierzy się z Dzikami Warszawa, GKS Tychy podejmuje AZS AGH Kraków, WKK Wrocław zmierzy się z SKS-em Starogardy Gdański, Miasto Szkła Krosno podejmuje Polonię Bytom. Przechodzimy do pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. W miniony weekend odbyło się tylko jedno spotkanie. Jeziora Kiława podejmował Sokoła Kościerzyna. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja. To Sokół był faworytem tej konfrontacji, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem 34-34, a w rzutach karnych lepsza ekipa z Iławy. Także pierwsza strata punktów Sokoła w tym sezonie. Podsumowanie tego, co się działo w tym meczu, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. W 9 kolejce spotkań Szynaka Meble Jeziora Kiława zmierzył się z Sokołem Kościerzyna. Starcie zakończyło się remisem 34-34, w rzutach karnych 4-3 dla Jezioraka. Oto tabela. Sokół Kościerzyna 22 punkty na pierwszym miejscu, Kospol Gwardia Koszalin z 15 oczkami na drugiej pozycji. Tyle samo mają Tytani Wejherowo 14, Jeziora Kiława 12, Usar Kwidzyn 9, KPR Gryfino po 6, Sparta Oborniki, MKS Grudziądz, SMS Kwidzyn bez punktu, Szczypiorniak Olsztyn. Program meczów na grudzień. Kospol Gwardia Koszalin 17 grudnia zmierzy się z KPR-em Gryfiną. SMS Kwidzyn zmierzy się ze Szczypiorniakiem Olsztyn. 11 grudnia mecz Usar Kwidzyn MKS Grudziądz. Pauzować będą Tytani Wejherowo i Sparta Oborniki. Szczypiorniak Olsztyn, Kospol Gwardia Koszalin, a także Szynaka Meble Jeziora Kiława, Sparta Oborniki. Dla przypomnienia, w ten weekend Żak Koszalin w najbliższą sobotę o godzinie 15 zmierzy się we własnej hali z Politechniką Opolską i serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Natomiast Młyny Stoisław Koszalin w tej kolejce mierzyć się będą na wyjeździe z Eurobudem JKS Jarosław. Na mecz Szczypiornistów Gwardii Koszalin musimy poczekać jeszcze tydzień, bowiem 17 grudnia dopiero nasza drużyna wróci do gry. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.